Za 2 400 000 zł starostwo sprzedało działkę wraz z budynkiem, który w ubiegłym roku opuścił zespół szkół numer 4. Kto został jego właścicielem? Cieszę się bardzo, że jest to nabywca z terenu powiatu wieluńskiego, że jest to wieluński przedsiębiorca, a dokładnie pani Beata Górzazda, prezes firmy Złomowet z Wielunia, nabyła tą nieruchomość. Cena wywoławcza tej nieruchomości to było kwota 2 400 000 zł, natomiast cena, wartość transakcji to 2 424 000 zł. Cieszę się bardzo, bo będzie ta nieruchomość miała, że tak powiem, prywatnego inwestora, który będzie mógł lokować w tą nieruchomość. Pieniądze ze sprzedaży budynku zasilą budżet powiatu i w całości zostaną przeznaczone na inwestycje. Co zyskają mieszkańcy? My żeśmy już przyjmując budżet zakładali, że uzupełnimy budżet powiatu kwotami ze sprzedaży majątku. My już żeśmy te kwoty wpisali w budżecie. Te kwoty będą wpisane do realizacji zadań w ramach projektu wzmocnienia roli szlaku bursztynowego oraz w ramach dopełnienia udziału własnego przy realizacji schetynówek. Warto dodać, że obiekt po zespole szkół numer 4 został sprzedany dopiero po ogłoszeniu drugiego przetargu. Do pierwszego, który ogłoszono w styczniu, nikt nie przystąpił. Władze powiatu podjęły wtedy decyzję, że kolejny ogłoszą dopiero jeśli znajdzie się nabywca. Budynek po zespole szkół numer 4 to jednak nie jedyny obiekt, który chce sprzedać starostwo. W pierwszej kolejności trzeba tu mówić o nieruchomości przy ulicy 18 stycznia 15. Tutaj ta nieruchomość też jest opuszczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z decyzją zarządu oferujemy ją jako obiekt do wynajęcia lub do sprzedaży, ale dopiero będziemy ogłaszać przetargi, gdy pojawi się konkretny inwestor, który byłby zainteresowany. Nie będziemy ogłaszać przetargów bez takiego zabezpieczenia, bo to są też koszty. Ja tylko poinformuję Państwa, że samo ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim takiej informacji o przetargu to jest około 10 000 zł. To są wielkie pieniądze.